I witam bliźnięta. Zobaczmy, jak październik, co październik chce Wam, czym chce Was uraczyć. Zaczynamy od kart uzdrawiających Aura Soma. A więc jaki znak hasło tutaj? W tych przesłaniach, w tych kartach chce Wam się pokazać. Dla bliźniąt, taka jedna się pokazała w poprzek, to chyba będzie ten znak, zostawimy sobie. I od razu karty kosmiczne. Co tutaj chcę Wam się pokazać? Taka karta podsumowująca, ale ja ją wyciągam zawsze na początku. Zobaczymy, czy też czytanie się w niej potwierdzi. Czy się uzupełni? Zobaczymy. Bliźnięta, jaka karta dla Was? Jaka informacja dla Was? Jaki przekaz na październik? Co bliźnięta w październiku powinny usłyszeć, wiedzieć? Karta dla bliźniąt na październik. Zostawiamy na później. I zobaczmy, co karty tarota chcą powiedzieć, na co chcą Was otworzyć. Zobaczmy, październik. Październik, jaką energią chce Was uraczyć, drogie bliźnięta? No, trochę dużo. Jaką energią październik chce uraczyć bliźnięta? Na co bliźnięta powinny się szykować w październiku? Październikowa energia. Co w październiku stanowi dla Was potencjał? A więc jak jest potencjał w październiku dla bliźniąt? Potencjał października wyskoczyła. Brawo. I na miłość poprosimy kartę. Super. Na pracę poprosimy kartę u bliźniąt. Co jest wyzwaniem w obliczu tych wszystkich konieczności? Co jest wyzwaniem? I co jest radą? Jaka rada dla Was? Skoczyła Wam harmonia, ale poprosimy tutaj jedną konkretną jako radę. Rada dla bliźniąt na miesiąc październik. Rada dla bliźniąt. Pod spodem, drogie bliźnięta, macie kulminację. Dziewiątka. A dziewiątka denarów. Gwiazda również, a więc dziewiątka na gwieździe. No dobra, są wśród Was te bliźnięta, które pod wpływem jakichś być może okoliczności, które formalnie zmieniły swój status. Może to być, bardziej tutaj widzę chyba kwestię pracy, chociaż nie wszyscy, bo może być tak, że na czyjeś decyzje takie sercowe, bym powiedziała, a więc no... Okej, jeszcze raz, wybaczcie, są dwie grupy bliźniąt. Jedne bliźnięta być może nie tyle borykają się, co jakby tło waszego czytania, bo karta spodnia ma troszeczkę zarysowywać akcent tej aury, w której jesteście już obecni, a więc co wami powoduje, co się z wami dzieje teraz obecnie. I są dwie grupy bliźniąt, a więc jedna grupa to jest ta, która pod wpływem pewnych formalnych zmian, które na poziomie pracy, może pewnego dyskomfortu z tym związanego, ale zaskoczenia faktem, że się znalazło tyle siły i może determinacji, ale także decyzji w sobie, o tak powiem. Ktoś z Was znalazł w sobie decyzję, aby się od czegoś być może odsunąć, a inne bliźnięta, żeby do czegoś bardziej aspirować, co jeszcze bardziej ambitne, może odważne, ale także niezależne. I tutaj widzę właśnie taką kartę niezależności wśród... w tle tego czytania, a więc ta niezależność, czy finansowa, czy mentalna, którymś bliźniętom tutaj przyświeca. Zobaczmy. Październik, jak się kreuje dla Was, co jest pięknie potencjałem miesiąca w miłości. Ja już podejrzałam, słuchajcie, bo już mi się te karty gdzieś odsłoniły, chyba Wy też zresztą widzieliście, więc bardzo optymistycznie i w pracy. Nie no, bliźnięta, wymiatacie, słuchajcie. Pod spodem, w karcie Aury Soma, czyli tej karty, która odpowiada za to, co jest no, takim akcentem leczniczym w tym czytaniu, pokazała Wam się butelka strusia, a więc jakiekolwiek wyzwania stawia mi życie, każde z nich przyjmuje z radością. A więc nie chowam głowy w piasek, mam odwagę. To jest to, co przed chwilą Wam powiedziałam, co się pokazało w tej tutaj... w tym tle, w tym backgroundzie.
że jest tutaj akcent dosyć mocny niezależności. No i w tej niezależności z pewnością kryje się także odwaga. A więc macie tę odwagę. Macie odwagę do tego, żeby wyzwania, które stawia Wam życie, przyjąć z radością, odwagą, determinacją, chęcią, być na nie otwartym. Super. Taka Wam się aura tutaj szykuje na miesiąc październik. I w samym październiku energię wskazują arcykapłankę. A więc tutaj być może są wśród Was te bliźnięta, których jakiś cykl doszedł, dopełnił się, może tak powiem. Bo jest to, jak wiecie, karta bardzo takiego wycofania. Ale w ujęciu tej energii na konkretny miesiąc może ta karta symbolizować, że po pierwsze będzie skłaniać Was ten miesiąc do wyczulonej i jeszcze większej aktywności Waszej podświadomości, tym samym intuicji, ale również może wprowadzać pewne zmienne, może wprowadzać także pewne już wspomniane okresy, które się będą domykać albo będą w jakiś sposób kierować Was w stronę jeszcze głębszego poznawania tego, co tym światem i ukrytymi czasami, pamiętajcie, tajemnicami w nim jest. A więc dla niektórych bliźniąt mogą się tutaj odkrywać pewne tajemnice, może też nie wszystkie rzeczy będą takie oczywiste lub jawne. Pewne sprawy mogą się Wam po prostu krystalizować gdzieś na horyzoncie trochę później, a więc możecie tutaj taki czuć wpływ tego, co być może nie do końca pewne, co nie do końca takie jawne, oczywiste, zwłaszcza jeżeli wchodzicie na jakieś wyższe sobie stadia rozwoju, czy zawodowego, czy duchowego, czy ogólnie czujecie, że coś nabiera u Was mocy, albo właśnie wprowadzacie jakieś zmiany te faktyczne w zakresie tego, co organizacją Waszego życia jest, no to to wszystko może się stabilizować, to wszystko może gdzieś być takie jeszcze trochę zawoalowane i dlatego możecie odczuwać pewną taką niepewność w tym wszystkim, albo no tym bardziej skupiać, wytężać swój umysł, swoją intuicję w kierunku tego, co chciałybyście odczytać, rozczytać, być może już wiedzieć i nie czekać na czyjeś odpowiedzi. Potencjałem tego miesiąca jest mak, ale zanim o nim, to powiem jeszcze o tym, co w miłości. W miłości pokazała Wam się dwójka kielichów, a więc są bliźnięta, które będą bardzo też miały duże powodzenie, będą miały duże szczęście do tego, co jest możliwością spotkania, napotkania drugiej bliskiej sobie bratniej duszy, ale przede wszystkim w tej miłości macie szansę na to, żeby gdzieś siebie pokochać, żeby siebie zaakceptować, żeby uznać także być może siebie bardziej, jeżeli chodzi o to, co w ten związek, czy w ogóle w kontekście relacji wnosić możecie. Ale jest to także, pamiętajcie, polepszenie relacji, zgoda, umiejętność nawiązania relacji, które Was satysfakcjonują. A więc dla każdego, pamiętajcie, to oznacza coś innego, ale jest tutaj potencjał do tego, że ten miesiąc będzie sprzyjał partnersko Wam jak najbardziej. Może też Was uwrażliwiać, tak jak powiedziałam, na to, co proporcją jest, na ile te proporcje funkcjonują odpowiednio. Na ile te niezależności tutaj, które się pokazują i zależności być może także, zwłaszcza te oparte gdzieś o finanse, w którą stronę korelują. I czy to jest z Wami spójne, czy taką macie też filozofię na życie. A więc tu sprawy partnerskie mogą mieć znaczenie, może się dla Was taka energia jawić, ale bardziej w kierunku, tak jak powiedziałam, łapania pewnych stałych punktów, łapania pewnych kompromisów, łapania tego, co zgodą się nazywa i dążenia do tego, co jest jeszcze lepsze, bardziej obfite, szczęśliwe, mówiąc po prostu. W pracy również dużo szczęścia. Bliźnięta macie chyba jeden z lepszych horoskopów u mnie w tym miesiącu i bardzo dobrze. Jest tutaj szóstka buław, a więc w szóstce buław jesteście zwycięzcy. Wychodzicie z czegoś zwycięsko, macie, wszystkie światła są skierowane na Was, a więc jakaś uwaga będzie skierowana na Was. Ktoś się Wami zainteresuje, czy też Wy będziecie dążyły do tego, żeby właśnie podbijać swój PR, żeby być na topie, aby także swój profesjonalizm podnosić do takiej rangi właśnie tej wspomnianej już niezależności, niezłomności, braku strachu i zdecydowania, także wprowadzeniu i ukierunkowaniu innych, którzy za Wami mogliby pójść. A więc możecie także stanowić wzór godny naśladowania, możecie się czuć także wyróżnieni, albo też coś ważnego Wam się w tej pracy udać może, co będzie dla Was takie nobilitujące. I to jest super sprawa, bo również wspierać Was będzie energia tego miesiąca, jeżeli chodzi o to, co jej potencjałem jest, a jest nim mag. A więc tworzenie, już miałyście tę energię wcześniej, bodajże łączenie niemożliwego z możliwym. Tym razem jest to w pozycji
potencjału, a więc macie szansę na to, żeby stać się liderem nawet. Może być także Wam zaproponowana ta funkcja w tym miesiącu, więc zwróćcie, czy też nie przegapcie tego faktu. Skłońcie się ku temu, co być może bardziej Was takie aktywne, co bardziej być może odważne w imię tej karty, która w aurze sama się pokazała jako właśnie ta energia podejmowania się wyzwań, które życie mi niesie. No i też nie chodzi o to, co mi niesie, ale do czego ja to życie też zachęcam sobą, a więc w jaki sposób ja wibruję, żeby podwyższyć, podpimpować swoje standardy. Taki miesiąc macie. Ja tak czuję, że tutaj jest mocne podnoszenie swoich standardów, mocne podnoszenie swojej wartości. Także być może ukierunkowanie swojej uwagi, czy też odwrócenie uwagi od spraw, które do tej pory były dla Was zbyt ciężkie. Tak czuję. A więc znajdziecie jakąś furtkę, albo znajdziecie jakąś metodę, sposób, czy też miesiąc pozwoli Wam na to, żeby aktywować w sobie te siły, które stworzą tę furtkę, stworzą te drzwi. Niemalże jak w czarodziejskim ołówku, a więc nie masz drogi, czy nie masz wyjścia, po prostu je namaluj. Tak Wam powiem. Gdzieś tutaj, dla kogoś z pewnością. Co jest wyzwaniem w świetle tego? Zobaczmy. Arcykapłan. Arcykapłan, który pokazał się w karcie pomocniczej, który może mi świadczyć o tym, że jakaś lekcja jest dla Was wyzwaniem, żeby to przełknąć, żeby te żaby ugryźć, żeby się czegoś dowiedzieć. Także w kontekście tego, co ma Was prowadzić dalej w ujęciu Waszych doświadczeń, tych, które budują Wasze kolejne kroki. A więc tu wyzwaniem jest także Wasze zaangażowanie i zaawansowanie w tych strefach, w tych wariacjach, w których zaangażowani być powinniście. Każdy w zupełnie innym sektorze, bo nie tylko mówimy o tym, co jest kwestią zawodową, ale także tego, co jest zwyczajnie międzyludzkie, czy po prostu związkowe, rodzinne. Gdzieś tutaj także dla Was sprawy właśnie zasad partnerstwa, trwałości więzi będą dla Was wyzwaniem, będą dla Was ważne. Może być tutaj ważna dla Was długość, trwałość związku i potrzeba właśnie na przykład go naprawiania, czy potrzeba wejścia na inny sobie poziom. Albo zrewidowania tego, jak zasady, które mnie przez życie prowadzą, mają się do tego, co w moim życiu jest obecne. Ale także może Was czekać wyzwanie w postaci zasad tego świata, które nimi rządzą. A więc także tych zmian, które przychodzą do Was z zewnątrz, tych sytuacji geopolitycznych, które być może dla niektórych bliźniot no, w jakiś sposób będą wpływać na jakość Waszej pracy albo na jakieś regulacje, także te prawne. A więc tutaj być może tego typu sytuacje będą Was doświadczać. Może takie rzeczy będziecie takim rzeczom musieli się poświęcić albo zwrócić na nie swoją uwagę w odniesieniu do tego, co dalszą dynamiką, zaawansowanie, czasami uwalnianiem, czasami wychodzeniem z czegoś albo przechodzeniem na stopnie wyższe dla Was będzie. Co jest radą? Zobaczmy. I tu się pokazały Wam dwie karty, a więc w radzie jest z pewnością, słuchajcie, poświęcenie, a więc radą dla Was jest to, żeby się poświęcić, żeby być za Pan brat z tym, co jest, no właśnie, odniesieniem się do konkretnych zasad, reguł, systemów czasami, jakiejś dyscypliny, bym powiedziała. Więc tutaj Wam jest dyscyplina radzona i chyba tak to nawet zatytułuję to czytanie, bo w świetle tego, co radą jest, po to, żebyś poprawił swoje standardy życia, po to, żebyś poprawił swój komfort tego, co i pracą się zwie, i związkami, i być może swoją osobistą autoprezentacją, musisz coś zmienić, musisz poświęcić siebie na poczet pewnych zmian, bo i one się tutaj pokazały, jeżeli chodzi o kartę śmierci. A więc tutaj karty wskazują na to, żeby coś zmienić, żeby coś odmienić, żeby coś faktycznie mogło być inne, lepsze, takie. Jakie tam chcesz, to musisz przygotować grunt pod nogami, musisz być gotowy na to, żeby też wystartować z własnym pakietem tego, co tej sytuacji chcesz ofiarować, ale także jakie są Twoje oczekiwania, bo one również mi się pokazały. No i radą jest dla Ciebie przede wszystkim, nie oszukuj sam siebie. Nie oszukuj sam siebie, nie patrz mrzonkowo, nie zamydlaj sobie oczu, albo też nie idź na jakieś takie no, sytuacje czy rozwiązania, które w żaden sposób Ciebie nie satysfakcjonują, albo będą Cię uwsteczniać. Pokazuje się dla Ciebie wyraźnie. Odetnij to, co być może Ciebie tylko zmusza do właśnie poświęceń, a poświęć siebie dla tej faktycznej zmiany, która na Ciebie pracuje, która Tobie jest potrzebna, nie temu komuś, czy nie tym innym, którzy gdzieś tam wokół Ciebie.
Ostatnia karta jeszcze dla Was, ta podsumowująca, którą ja wyciągam zawsze na początku. I również Wam pokazuje się niesamowita energia, która mocno koreluje z tym czytaniem. Skok na głęboką wodę może być nie tylko bardzo rzeźwiający, ale również przynieść wiele nowych możliwości. Odważ się i w pełni ciesz się adrenaliną nowego doświadczenia. Karta jest zatytułowana Zrób pierwszy krok. A więc tak Wam się tutaj pokazuje to czytanie, drogie bliźnięta. A więc zrób pierwszy krok, nie bój się, nie obawiaj, nie chowaj głowy w piasek, stań na wysokości zadania, odważ się być może także walczyć o to, co Twoim luksusem jest, czy niezależnością. Trzymajcie się, pamiętajcie aktywności, do zobaczenia, uściski śle.